Dzień dobry. Dzisiaj wtorek, 27 września. Witam Was o poranku. Pozdrawiam z parafii ewangelickiej w Pabianicach. Słowa Pisma Świętego, słowa biblijne, które są przeznaczone na dzisiaj, czytam najpierw z Księgi Daniela z 11 rozdziału, a potem z listu do Hebrajczyków. Księga Daniela. Lud tych, którzy znają swojego Pana, umocni się i będą działać. A z listu do Hebrajczyków. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. Drodzy, dzisiejsze teksty biblijne mówią nam o sile i potędze wiary. Wiara jest w naszym życiu tym, co pozwala nam przetrwać przeciwności. Czymś, co chroni przed totalnym upadkiem i zupełną rozpaczą. Wiara daje nadzieję, pozwala żyć i działać pomimo okoliczności, pomimo wydarzeń, pomimo wszystko. Tego właśnie doświadczył lud izraelski, znajdujący się w niewoli babilońskiej, do którego jest skierowane słowo z księgi proroka Daniela. Uprowadzeni, pozbawieni ojczyzny, w obcym świecie potrzebowali wiary. Wiary, by sobie poradzić, by przeżyć. Wiary, by wszystko na nowo, w nowym miejscu, obcym miejscu sobie poukładać. Ale nawet w takiej sytuacji, i to jest treścią wiary, Pan Bóg ich nie zostawił samych sobie. Był z nimi. I o tym, by ufać Bogu, który zawsze jest tuż obok, gdy cierpimy, przypominał Izraelitom prorok Dawid, ale także przypomina nam dzisiaj. Drugi tekst biblijny mówi nam, że wiara jest też siłą, która pozwala nam oprzeć się presji otoczenia i wzywa nas, by postępować w zgodzie z naszym sumieniem i własną tożsamością. Tego doświadczył Mojżesz, który wychowując się na dworze Faraona, mając wszystko, czego dusza zapragnie, był księciem Egiptu, nie zapomniał o swojej tożsamości, o tym, kim jest. I nie mógł patrzeć bezczynnie, ze spokojnym sumieniem na cierpienie swoich braci w niewoli egipskiej. Oczywiście, niestety, Mojżesz, o czym wiemy, w pewnym momencie dał się ponieść swoim emocjom i zgrzeszył. Ale ta sama wiara w Boga pomogła mu potem wrócić na właściwe tory. Tak, o tym nam przypominają dzisiejsze teksty. I drodzy, pamiętajmy dzisiaj, gdziekolwiek będziemy, w domu, w pracy, niezależnie od tego, z czym dzisiaj będziemy się mierzyć, od tego, co nas w naszym życiu martwi, jaką presję otoczenia inni wywierają na nas, jaką odczuwamy. Bóg poprzez dzisiejsze teksty mówi, wierz i znaj swojego Boga, ufaj Mu, a On będzie zawsze przy Tobie. Nie jest to proste, ale na dłuższą metę jest to niezawodne. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.